dzisiejszym odcinku sekretnie chowam się w customie, w którym będziemy mogli używać tylko i wyłącznie rakietnicy. Oczywiście będziemy musieli mieć ubrane skiny w postaci halloweenowej, ale o kolorze pomarańczowym. Jeśli lubicie tą serię, koniecznie dajcie nam znać łapą w górę, a będzie tego więcej, subskrybujcie kanał oraz pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie. Komu uda się wygrać, oglądajcie do samego końca. No i zobaczmy tutaj, gdzie może się kryć Rafał. Ja mam tutaj pewne przypuszczenie. Wydaje mi się, że Rafał wybierze takiego gościa w kapeluszu. Chyba jest taki. I nie wiem czemu, od razu sobie pomyślałam, że on może być tym skinem. Także jak jest tym skinem, to jestem normalnie przekozak. Ogółem tak, widzowie. Dzisiaj mogliśmy wybrać pomarańczowe skiny. Możemy grać tylko dynietnicą. I ma być to jakkolwiek skin związany z Halloween, z kolorem pomarańczowym. Jak mogliście zobaczyć, ja takiego skina wybrałem. I swoją drogą jestem również tak ubrany. Także widzowie, jak mam się ubierać pod odcinki, zostawiajcie łapy w górę. Subskrybujcie nasz kanał, bo to jest mój kanał oraz Eweli. No i moja taktyka jest taka, że lecimy w to miejsce tutaj. Tak myślę, że to będzie dobre. Ja oczywiście wyskakuję z busa, tak jak zawsze, na samym końcu. Podkładam się i zaczynam obserwować i tutaj główkować, którym skinem jest Rafał. U mnie wygląda to tak, widzowie, że wybrałem troszeczkę inną lokację niż zawsze, ponieważ jak wiecie, Ewela często się domyśla, gdzie ja poleciałem i tak dalej, i tak dalej. I najcięższe, co musimy dzisiaj wykonać, to właśnie znaleźć RPGa. To nie będzie naprawdę proste, ponieważ tylko i wyłącznie tym RPGiem możemy grać. Jak możecie zobaczyć, no u mnie wygląda to cienko, więc biorę się za matcy, biorę się za takie inne rzeczy. Także Ewela, ty obserwuj, a ja się tutaj szykuję. A ja tutaj właśnie mam skrzynkę i słuchajcie, jak teraz każdy zostawi łapy w górę, to z tej skrzynki wypadnie właśnie RPG, dobra. Musicie zostawić łapkę w takim razie, bo chyba jeszcze nie zdążyliście, no bo nie wypadł. Także widzowie, wy zostawiacie łapy, a ja również się tutaj szykuję. Możemy bić się od drugiej strefy, więc na razie mamy takie przygotowanie do walki, zebranie maców, zebranie wszystkiego, zebranie RPGów i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, że tutaj nie ma złota, bo można by było ulepszać różne rzeczy, a jednak się tego nie da zrobić. Ja mam pierwszą osobę i ona ma RPGa już, także tutaj ktoś, szybko mu to poszło. Fajny skin i tylko tutaj ten króliczek, mi się to z innym świętem kojarzy, ten króliczek na plecach, ale wydaje mi się, że Rafał, on... Jemu się chyba te skiny w tym kostiumie źle kojarzą, więc wydaje mi się, że on by nie ubrał. Ja szukam tego skina, o którym mówiłam na samym początku. Jak on będzie w grze, to ja od razu stawiam wszystko, że to jest Rafał, ale zobaczymy. Ja nawet nie bardzo wiem, o którym skinie Ewela mówi. Ewela, opisz tego skina bardziej, dobra? No taki halloweenowy właśnie on, to jest chyba taki strag na wróble, czy taki w kapeluszu, gościu? Wiem, że to taki w kapeluszu jakiś facet. Kapeluszu facet. Dalej nie wiem, widzę, co to za skin, ale być może dobrze, bo Ewela, wiecie, ona od razu już tutaj powie, że to ten skin, więc ja mam luz na tą chwilę. Jak szczerze, to ja też do końca nie wiem, co to za skin. Tak mi się zapamiętało, że ty miałeś kiedyś takiego skina. Ale w ogóle ten skin jest bardzo fajny. Nie wiem, czy Rafał... Nie, Rafał nie bierze dużych potek. Ja tutaj dużo mi daje właśnie to, co biorą właśnie osoby do broni. W sensie... jak jest tylko jedna broń, to wtedy mi jest łatwiej, bo właśnie dużo osób bierze dużo więcej leczenia, a ja wiem, co Rafał zazwyczaj bierze z leczenia, a co nie, także na pewno nie bierze bandaży, brzych potek i pewnie teraz specjalnie podniesie, żeby mnie zmylić. Właśnie tak chyba będę musiał zrobić, bo tutaj już Ewela prawie wszystko wie, no nie? Ona tak mówi, że wszystko wie, także trzeba tutaj troszeczkę ją wprowadzić w błąd, chociaż być może wcale nie, zobaczymy. Mam kolejną osobę, która ma dynietnicę, tylko tu jest ta babeczka w tym kostiumie. Rafał raczej on nie wybrałby jej. I teraz mam pytanie, Rafał. Czy ty wybrałeś faceta, czy kobietę? Czy ty znowu wybrałeś faceta? No ale ja ci nie mogę powiedzieć, Ewela. Ja ci nie mogę powiedzieć, bo byś miała za łatwo. Powiedzmy tak, co strefę będziesz mogła mi zadać pytanie, dobra? Ale jedno z tych pytań będzie baitem. W sensie na przykład dostaniesz 5 podpowiedzi, a jedna z nich będzie złą podpowiedzią. Dobra. Tego skina wydaje mi się, że Rafał by nie wybrał. I jak Rafał wybrał faceta, to jest normalnie prze XD. Kolejna osoba, kolejna dynietnica, także już mamy chyba 3 albo 4 osoby z dynietnicami, więc na końcu będzie się działo, będzie wybuchowo i to będzie naprawdę loteria. Wydaje mi się, że dużo osób samych siebie wy... Ej, gościu, znalazł drugą dynietnicę. Co ciekawe, możemy mieć tylko jedną dynietnicę w ekwipunku, żeby każdy, wiecie, miał łatwo, w miarę łatwo ze znalezieniem jej. Chociaż dynietnic nawet jest sporo, tak szczerze. Ja jeszcze nie mam, także no jest trochę przypał. Ten gościu, Rafał, on jest na tym, na jaskini. I on takiego kucyka ma ognistego i ma 2 dynietnice i zabrał obydwie, także idź do niego i powiedz: elo, dawaj dynietnicę. No, tylko wiesz, Ewela, tak naprawdę mogę cię prankować i tak naprawdę mam dynietnicę. No nie wiem, po prostu nie wiem, no zobaczymy. Na tą chwilę może mam, może nie mam, ale na pewno co mam, to mam dosyć dobrze. Okej, okay, Rafał, może to jest Rafał właśnie, ale wydaje mi się, że on by nie wybrał takiego skina. Rafał na pewno by wybrał takiego męskiego, masywnego skina. Męski, masywny skin. No nie wiem, dlaczego tak Ewela myśli. No dobrze, 64 osoby w grze.
zostało już dosyć niewiele, w sensie do tego, żebyśmy się mogli w końcu bić. Mi się wydaje, że ty lubisz właśnie takie skiny, podobają mi się takie skiny, ja właśnie nie lubię takich skinów. Ja wolę takie właśnie drobne, dziewczęce. I tutaj mamy właśnie to jest chyba w tym kostiumie też pomarańczowym babeczka. Chyba najwięcej na razie tych skinów jest na mapie. I ma dynietnicę. Na razie nie przykuł mojej uwagi żaden skin, że to mógłby być Rafał. To jest fajne, tylko to jest złote, a nie pomarańczowe, także to nie jest na pewno Rafał. Ja ogółem mam takie przemyślenie, że zawsze czegoś brakuje i tym razem muszę to mieć. No nie powiem wam, co to jest, możecie się domyślać. Zobaczycie za chwilę. Zawsze tego brakuje, rybek, leczenia albo maców. I w ogóle gość ma cały ekwipunek żelek i chyba będzie grał na strefę. Widzowie, ja zmieniam teraz mocno lokację, tak szczerze. Jak możecie zobaczyć, mamy tylko dwa balony w strefie, więc będzie ciężko. Wydaje mi się, że będzie mega ciężko, więc musimy mieć bardzo dużo matsów. Ej, mamy tutaj kolejnego skina takiego i w ogóle tych skinów i tych w kostiumie jest najwyraźniej najwięcej. I co jeśli Rafał powiedział? Słuchajcie, jeżeli macie tego i tego skina, to ubierajcie je i żeby mi było ciężko. Ej, w sumie taki troll by był kiedyś fajny, żeby na Eweli zrobić takiego trolla. Ale patrzcie się, tu jest pierwszy skin, który mogłoby się wydawać, że to jest Rafał. I Rafał powiedział, że czegoś brakuje zazwyczaj. I tutaj ta osoba ma ryby, ale ma zero maców, a na pewno Rafał ma już jakieś macy, tak mi się wydaje. Nie no, macy to już mam, ja cały czas zbieram maciki. Ale skąd wiesz, że to są ryby? Ja bym nie powiedział, że to są ryby, no ale... Jak chcesz. W sensie o to mi chodziło, że wiesz, ta osoba akurat miała ryby, a mało kto ma ryby. Tutaj ktoś jest kulką chromatyczną, czy chromową, jak nie, jak to się mówi. A ma tutaj dnietnicę i pewnie będzie ten skin z takim kucykiem ognistym, także chwilkę poczekam i zobaczę, bo ta osoba ma dość sporo matów, więc to... No mógłby być Rafał, więc muszę poczekać i zobaczyć, jakiego ma skina. Jeszcze się nie bijemy, dopiero jak ta strefa dojdzie, no to będziemy mogli się bić. Wydaje mi się, że może być naprawdę ciekawy w dzisiejszym odcinku. No i tak jak mówiłam, to jest właśnie ten skin z kucykiem, z kadłą, to oczywiście po ten kill off. Ja zazwyczaj, kto ma ten kill off, to już sobie dobiera tego skina, bo to jest zestaw. To jest znowu ta babeczka, także w dzisiejszym odcinku mamy trzy główne przewodnie skiny, więc jak będzie jakiś inny, wyróżniał się, to jest Rafał. Patrzcie się na to, są macy, jest dynietnica, jest dużo leczenia. Jest skin wyróżniający się, fajny plecak. Rafał, jak nagrywaliśmy top model, to mu się podobał ten plecak chyba. Tak mi się coś przypomina, więc na razie tutaj wszystko by wskazywało na to, że to może być Rafał. Ja tak naprawdę mogę być wszędzie, Ewela. I ty dzisiaj się nie domyślisz, a nawet jak Ewela się domyśli, bo właśnie, jak Ewela się domyśli, to mi pozostaje tylko i wyłącznie wygrać grę. No bo jak Rafał wygra grę, to moje tutaj zwycięstwo się eliminuje i od razu przechodzi na Rafała, ale wygrać grę w takim tutaj customie nie jest wcale tak łatwo. Jeszcze grając tylko samą dynietnicą i często widzowie się fokusują, bo się domyślają, który to jest Rafał. W sumie dzisiaj mamy bardzo ciekawą strefę. Mamy również tornado w całym środku, więc chyba nie będzie problemu z tym, żeby się przemieszczać po mapie. Teraz jak ta strefa dojdzie, to już będziemy mogli się bić i będziemy po prostu musieli mocno uważać na dynietnicę. Tutaj kolejny skin to na pewno nie jest Rafał. W ogóle to taki w ogóle średni ten skin. Tutaj ta babeczka w tym kostiumie też na pewno to nie jest Rafał. Ja muszę szybciej tutaj, bo ja mało osób na razie sprawdziłam, tutaj mało masów, także... I wy tam możecie zobaczyć, co tam u Rafała, a ja szybko sobie przejdę tutaj po osobach i postaram się poszukać jakiegoś fajnego, oryginalnego skina i wam go pokażę. Ja mogę już powiedzieć tyle, że jestem w strefie, można powiedzieć, że jestem nawet bezpieczny. No po prostu sobie czekam i zobaczymy, jak to się rozwiąże, cała ta sytuacja. Mamy 61 osób w grze, jak ta strefa dojdzie, no to już możemy się bić. Ej, patrzcie, tutaj jest taka dynia, która co dopiero weszła do strefy. Ma jump pady, ma chrom, ma dnietnicę, fajny skin, wszystko idealnie pasuje, dużo maców i to jest pierwszy taki skin, który rzeczywiście mogłabym powiedzieć w ciemno, że to jest Rafał, ale sprawdzę jeszcze więcej skinów, ale na razie to jest mój faworyt. W ogóle ten plecak jest kozacki. Ja mam pewien plan. Zróbmy to. 59 osób. Właśnie pytanie, co będzie, jak będzie gniew burzy, no nie? Wtedy będzie trzeba kogoś trafić z tego RPG-a, co nie będzie proste. Ej, ten gościu ma na głowie pomidora, czy to jest dynia? Bo teraz pytanie, jeżeli to jest pomidor, to na pewno to nie jest Rafał. Tutaj widziałam, że na przykład był też skin Naruto, bo tutaj temat przewodni to są pomarańczowe skiny, ale ten pomarańczowy ma symbolizować Halloween, więc wydaje mi się, że Rafał na pewno by nie wybrał Naruto, tylko właśnie coś bardziej pod Halloween, tak jak wcześniej ta dynia. To jest chyba pomidor, tak, to jest pomidor, także to nie będzie Rafał. Czy ja mogę zadać pytanie? Oczywiście, Ewela, możesz zadać pytanie, proszę bardzo. Dobrze, czy w twoim skinie znajduje się dynia? Czy w moim skinie znajduje się dynia? Nie. Teraz mnie właśnie skłamałeś. Okej.
No to w takim razie dobrze. No ja przypominam, że raz mogę skłamać na pięć pytań. Także Ewela, co strefę będziesz mogła zadać pytanie? Pamiętaj o tym. I patrzcie, teraz jak na złość, nie wczytuję mi skinów. Już mi tak dobrze szło, już zaczynam tutaj mieć jakiś trop. Mamy tutaj jakiegoś Bambika, który ma, chyba że on nie miał skina i dlatego nie ubrał, ale wydaje mi się, że to mi nie wczytało. Ma dnietnicę, ale tylko, więc to już mi zdradza, że to na pewno nie jest Rafał. On coś będzie tutaj kampił, wydaje mi się, w krzaku. Chyba też mi nie wczytało, także no kiepsko, Rafał, powiem ci, kiepsko, bo mi skinów nagle nie wczytuje. Bardzo dobrze, będę miał prościej, także Ewela, no, nieźle. Ogółem zobaczcie, jaką mamy strefę, nie mamy żadnego balonu, nie mamy nic, czym moglibyśmy się przesuwać po mapie. No i tornado, a w tornadzie ile jest ludzi, to ja nie mam pytań, jak tak sobie patrzę, to jest coś niesamowitego, co tutaj się dzieje. Czy wy teraz od następnej strefy możecie się już bić? Tak, dokładnie, my już od teraz możemy się bić, tylko... jak widać, no niektórzy wolą sobie polatać. W takim razie teraz się zacznie ciekawie i zobaczcie, co tu się podziało, co tu się podziało u mnie. Nagle żadnego skina mi nie wczytuje. Na razie, o, mamy tutaj takiego, akurat mi wczytało, ale to mi się wydaje, że nie jest Rafał. Na razie moją uwagę przykuła ta dynia i na razie wszystko stawiam na dynię. Oczywiście zasady są takie, że to top 10, także mam jeszcze tutaj 41 miejsc. W ogóle bardzo dużo osób jeszcze jest w grze. 50 osób, no bo każdy ma rakietnicę. Z rakietnicy jest często ciężko wyeliminować, ale no też, że... No, niektórzy się już eliminują. Co tu w ogóle się dzieje w tym wirze? Połowa serweru lata w wirze. Imprezka tam jest zrobiona. Jest 49 osób. Nie wiem, co mam zrobić, tak szczerze. Nie mam trochę pomysłu na tą gierkę. Jak ktoś na Skybase jest i ktoś mu właśnie teraz rozwala tego Skybase'a rakietnicą. O nie! Patrzcie się. Spadnie czy nie spadnie? To doleci tam? Powinno dolecieć. Tak, rozwalił mu Skybase'a. O nie. Czyli ktoś był na Skybase'ie, ktoś tam... ktoś tam sobie rozwalił i chyba mi się wydaje, że no chyba zleciał, nie? Zleciał czy nie? Tak, 215 metrów. No to współczuję w takim razie. No tak, ja się teraz skupiam, Ewela, na gierce, ponieważ tutaj może być totalne rozwalenie. Mi się wydaje, że ty jesteś albo jedną z któryś rybek. Szkoda, że akurat w tym... O, w ogóle tu jest ta dynia, która lata. Tam była ta dynia i to właśnie mógłby być Rafał. Szkoda, że w tym tornadzie jest ten chrom i przez to ja nie widzę skinów, bo tak to mogłabym sobie zobaczyć, jakie są mniej więcej skiny, bo tam bardzo dużo osób było. Ogółem tutaj w gierce jest teraz masa ludzi tak naprawdę. Jestem ciekaw, czy tu w ogóle coś się nam uda zrobić. 46 osób w grze, 45. Mam nadzieję, że tutaj kogoś wyeliminujemy dzisiaj, ale no, zobaczę, strefa jest w sumie w dobrym miejscu. I ktoś sobie tutaj kampi w drzewie, w ogóle go nie widać. Ciekawe, czy to jest Rafał. Czekaj, co to za skin? To jest chyba ta z takim ognistym kucykiem? Nie wiem, co to jest. To jest ta dynia chyba! Tak, bo to jest ten kilof i tak! Ty, Rafał, kampisz w drzewie! Ej, skąd wiesz? Ej, jest ta dynia! To jest ta dynia, którą obstawiam, że to jest Rafał. Jak to jest Rafał i on kampi w drzewie, to jest skubaniec. Ewela, ja przypominam, że możesz zadawać pytania. Proszę bardzo. Czy kampisz właśnie teraz w drzewie? Czy kampię w drzewie? Nie wiem. Chyba nie. Rafał, nie kampię w drzewie. Ale pamiętaj, że musisz odpowiedzieć, tylko na jedno mogłeś skłamać. Jak teraz kampisz, a wcześniej skłamałeś, to już nie możesz. Okej, nie kampię w drzewie, tyle ci mogę powiedzieć. A, po prostu wąchasz liście. Wącham liście. To nie jest kampienie, on po prostu siedzi i szuka jabłek. Ej, tu jest ten gościu, też mi się wydaje, że to mógłby być Rafał, ale chyba nie. Ej, wychodzi na to, że ja już niby tutaj wszystkie skiny widziałam, ale coś mi się nie chce. Ło, co tu się zadziało? Ktoś tutaj z shotgunem, skubaniec, oszukuje. No, mogą być oszuści. Trzeba na nich uważać. Ewela, screenuj ich, będziemy ich banować. Widzowie, jak wy byście chcieli zagrać na takim customie, czytajcie opis. I muszę uważać tak szczerze teraz. To druga osoba kampi w drzewie. Skubanie tutaj... W ogóle tutaj podpalony las widzę, ej, akurat jest taka strefa, że nie ma żadnych budynków i jest tak czysto, więc będzie ciężko komuś trafić z tej rakietnicy. Ja tutaj... szczerze powiem, nie wiem, co mam zrobić. I mam właśnie teraz taką rybkę. Wilk go tutaj. Ojejku, to tu się zadziało. A ja miałam mówić, że to mógłby być Rafał. Fajny ma plecak, ale akurat padł. Także mam nadzieję, że to nie był Rafał. Nie wiem, czy to byłem ja, czy też nie, ale na razie jest źle. Na razie jest moim zdaniem tutaj ciężko, bardzo ciężko. Ja sprawdzam, czy każdy ma rakietnicę. No, zdarzają się jeszcze takie osoby, które nie mają. Ci, co mają samochody, to mają moim zdaniem przewagę jakąś tam, bo mają tam jakieś schronienie. I w ogóle wilki tutaj tak trolują skubane. Mi by się przydało troszeczkę rakiet, tak szczerze. Właśnie, bo to nie wystarczy mieć dnietnicy. Jeszcze trzeba mieć rakietę do niej. I to, z tego co widzę, jest ciężkie, bo
Tutaj mają po 3 strzały rakiety, po jednej, ale ktoś dostał, wow. Właśnie jeśli chodzi o dostanie, no to bardzo łatwo dostać, bo przecież z każdej strony wylatują rakietnice, no nie? Trzeba się dostać do kolejnej strefy powoli. Musimy teraz sobie uważać tu na to wszystko. No ludzie też widzę, że spróbują z kill-offów. I oprócz tego, że trzeba mieć strzały, to trzeba mieć dużo maców, żeby się zabudować przed tymi strzałami innych osób. To prawda, Ewela, to prawda. Najbardziej na co trzeba będzie teraz uważać, to na gniew burzy, moim zdaniem. Ej, pierwszy raz mi wczytało tego skina. Nie wiem, czy ten skin, ta dynia, została tutaj wyeliminowana, czy jego już nie ma, bo on tutaj gdzieś był koło tego pominorka i teraz mi go nie wczytuje. I nie mówcie, że to nie był Rafał i nie ma go. A kogo obstawiłaś? No tą dynię, z głową dyni. Jest! To jest on chyba. To jest on, tylko mi go teraz nie wczytuje. Co za oszustwo! Nie, on nie ma rakietnicy. O-o. Nie mówcie, że on nie miał rakietnicy w ogóle. Ja mam rakietnicę. Chcesz takie pytanko zadać, czy nie? Nie, nie chcę. Chciałabym zadać pytanie, czy masz ślurpownicę? Nie, ślurpownicy nie mam, sorki. Ja szczerze ci powiem, na razie jest u mnie w porządeczku. 28 osób w ogóle w grze. No, jeszcze dużo mi czasu w sumie zostało, ale tam później pod koniec pewnie bardzo dużo osób naraz będzie padać. Dobra, wczytało mi teraz skina i jestem przekonana na 99,9%, że to jest Rafał. Chociaż Rafał powiedział, że nie ma dyni, ale... Ten skin, byłabym przekonana, że to jest Rafał. Żadnego innego nie ma tutaj na mapie, który pasuje mi tak jakby do Rafała. Wszystko się zgadza. Potki, ryby, ślurpownica, kill-off Rafała Kosa, który bardzo lubi. I maców ma też w miarę spoko. Moją drogą, Kosa dzisiaj jest w grze, także ten ziomeczek ma fajny zestaw. I słyszeliście to? On ten tutaj, to oszustwo w głosie? Słyszeliście? On tutaj ściemnia. Ja wiem, kiedy Rafał kłamie, także on teraz mnie okłamał i to jest Rafał. Ale wczytuje mi skiny nareszcie, także to jest jakiś plus. I tutaj też jest ten skin z dynią i to mógłby być Rafał, ale ma dwie dnietnice, a Rafał się tutaj trzyma zasad, to nie jest on na pewno. Bo trzeba się trzymać zasad, to może po prostu jakiś zwykły ziomuś jest. Ale właśnie, widzicie, jak on tutaj się próbuje bronić, nawet nie wie, o co chodzi. Właśnie ten gościu miał dwie dnietnice, no, ale się nie trzymał. Ja to słyszałem przecież. Że się nie trzymał zasad, a ty mówisz, że trzeba się trzymać zasad i to jakiś zwykły ziomuś. No właśnie... On się nie trzymał zasad. Dobra, ja przechodzę dalej. Tu się teraz tyle dzieje, że nie wiadomo, na kogo tutaj zwrócić uwagę. Ja lecę i szukam tego mojego gościa. Będziemy zobaczyć, czy on ma takie ruchy jak Rafał, dobra. Mamy jeszcze czas, 13 osób musi paść. Dobra, ta dynia przejęła High Granda, jest u samej góry. To jest, Rafał zawsze mówi High Grand, to jest przewaga. Tak robimy, jak gramy u góry i to obstawiam już. Nie patrząc, czy jest 22 osoby, czy 10, już oddaję mój głos właśnie na tą dynię, że to jest Rafał. Słuchajcie, no High Ground jest najważniejszą częścią gry. To trzeba mieć na uwadze zawsze. Czyli możesz już potwierdzić, że... Oj, trochę cię zhighgrandował ktoś z góry. Nieprawda, ja jestem cały czas na dole. Trochę przypał. Nieprawda, przechodzimy tutaj pięknie. Dobra, czyli to jest Rafał. A kto tam u góry był, skubaniec jakiś? Co to był za strzał? To był strzał za 100 punktów. Jeszcze 3 strzały Rafałowi zostały i akurat trafił tak idealnie. O, za 115! Ostatnia strzała. Zostaw na ostatniego, Rafał. Właśnie tak muszę zrobić. Czyli to jest Rafał, dobra, czyli wygrywam. Jak Rafał nie wygra, nie zdobędzie pierwszego miejsca, to znaczy, że wygrałam ten odcinek. Mogę ci doradzić, żebyś sobie potkę wypił. Masz 38, a... No, widzicie, jak mnie słuchacie, i to jest Rafał. Wygrałam! Wasz Rafał wygra, jeszcze jest 11 osób, a ma tylko jeden strzał rakietnicą, więc będzie bardzo ciężko. Ale mi się wydaje, że sprawdzę, Rafał, inni ile mają strzał do rakiet. Inni na pewno mają leczenie i to jest przypał. Na samym dole gościu ma leczenie, ma 4 strzały, porobił tutaj właśnie typa, ale za chwilę chyba spadnie. Nie, leczy się. Ja ryzykuję. Są dwie osoby, które mają po 6 strzał, a tak to raczej... mają mało. Już nie wiedziałem, co mam zrobić. Ale ten Twitch Kamyk z Honor ma tyle tych killi z tych rakiet. Ja tu obserwuję, zobaczmy, kto to wygra i wygląda na to, że Twitch Kamyk wygrywa. Gratulacje dla niego. Ewela wygrywa dzisiejszy odcinek. Tutaj zapraszamy was jeszcze na ten odcinek oraz pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie wystąpić na takim odcinku, czytajcie opis.